Pił ojciec. Bałam się go. Matka też się bała. Najpierw pilnowała, żeby nie było awantur, a później, by nikt nie wiedział, że są. Na początku była ofiarą, później stała się katem. Starałam się zgadywać, czego ode mnie oczekuje. Nigdy się nie udało i zawsze mówiła, że to jest moja wina. Ona nie piła. Nigdy. Zdaniem nauczycieli, sąsiadów była troskliwa, kochająca, dbała o dom, zdrowa matka, miód. Ale w domu była jak żandarm na straży zadowolenia ojca. Żadnych reguł i wymagań. Tak pomagała mu pić. Nigdy nie powiedziała dość. Wydawało się jej, że kontroluje sytuację, a wszystko się waliło. Ona pozorowała normalność. Ojciec poszedł na terapię. Miała z nim chodzić, ale uznała, że nie ma powodu. Przecież ja nie piję. A ja myślę, że bała się prawdy o swojej bezczynności i bezradności. Bała się upadku mitu o swoim poświęceniu i bohaterstwie. Ojciec szybko wrócił do picia. I w domu znów były dwa żywioły. Alkohol i matka. Ona była uzależniona. Od jego picia i swojego poświęcenia. Mistrzyni świata w stwarzaniu pozorów i zaprzeczaniu. Ojciec umarł, a ona nadal tak żyje. Jakby miał zaraz stanąć w drzwiach i znowu otworzyć piekło. Mogła ocalić nas wszystkich, ale tego nie zrobiła. Ma żal o tę moją terapię, że opowiadam, jak było w domu. A ja przecież mówię o tym, co wyniosłam z domu. W moich lękach, niepewności. Dzieciństwie zabitym samotnością, bólem. Brakiem zainteresowania i miłości. Na swój sposób ją kocham. Ale i trochę nienawidzę. Do wzmożonej ostrożności na skrzyżowaniu Połaskiego z Armii Krajowej i Pileckiego nawoływali i policja, i ratusz, i sami mieszkańcy. Skrzyżowanie, co złośliwsi przemianowali już na rondo imienia niedzielnych kierowców, bo częstotliwość stłuczek tam odnotowywanych, mówiąc kolokwialnie, woła o pomstę do nieba. Nawet w dniu rozpoczęcia prac doszło tam do kolejnej kolizji. Na szczęście koszmar się kończy. Jest jednak jedno ale. Będzie bezpieczniej, o ile użytkownicy tego szlaku nie będą jeździć na pamięć. Od kiedy będziemy tu jeździć według nowych zasad? Około 9 rano w sobotę, 12 września, nastąpi zmiana organizacji na skrzyżowaniu. Zaczniemy wszyscy jeździć ruchem okrężnym po tym skrzyżowaniu. Zostaną odsłonięte znaki zmieniające układ z pierwszeństwa przejazdu na ulicy Pułaskiego oraz ustąp pierwszeństwa na ulicy Pileckiego i Armii Krajowej na oznakowanie ustąp pierwszeństwa ruch okrężny na wszystkich wlotach tego skrzyżowania. Pierwszy dzień nowej organizacji ruchu będzie nadzorować suwalska policja. Z naczelnikiem Wydziału Ruchu z Komendy Miejskiej Policji jesteśmy umówieni od godziny 6 rano. Asysta policji tam będzie zapewniona. Myślę, że do godzin popołudniowych takie były wcześniej ustalenia i tak będzie to realizowane. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności, wyzbycie się starych nawyków i absolutnie bezwzględne stosowanie się do znaków drogowych. Zapamiętajmy, Pułaskiego przestaje być drogą z pierwszeństwem przejazdu. Dotyczy to obu kierunków tej trasy.